Ja mam specjalną koszulkę. Słuchajcie, mam specjalną koszulkę. Zrobię jeszcze jedną, ale tą mam taką wyjątkową, bo... No i fantastyczny wzór. Yeah! Wow! Ej, wiecie co jest fajne? Jak będziecie sobie kupować, jeśli chcecie, kupcie czarną, bo w czarnej nie widać, że masz oponkę. Filmowa koszulka, zobacz, moja filmowa koszulka. Biała w sumie lepiej wygląda, bo ten wzór na białej jest jakiś taki fajniejszy. Zobacz, boy. No i fantastycznie, ziom. Przebrałem koszulkę, kurde, nikt nie widział chyba, nie? Klaty. Kurde, klaty Herkulesa. Czy mam bluzę? Bluza też jest do kupienia. Też można kupić. Ile mam hajsu? O, 9 milionów mam. Ty, to my coś kupimy tutaj. Ej. Tego chyba nie ma. Ej, tego chyba nie ma, zobacz. Ej, nie ma tego samochodu. Jaka dziwna łódka w ogóle. Tego dziada nie ma. Ej, robimy go. Jakie kozackie malowanie steampunkowe ktoś zrobił. Co? To zobaczcie, to nawet tak 3D jest zrobione jakby. To malowanie tutaj z boku. Ktoś się naprawdę postarał. Przy tak ohydnym samochodzie. Co tu mamy? To rajdówkę można z tego zrobić. Oj, nie wiem, czy to będzie dobrze latać. To zostawimy tą fałkę, co jest standardowo. O Boże, daj spokój. Nie no, okropne są te felgi. Nie mogę patrzeć na ten samochód. Musimy je zmienić. O, zostawimy jak te. Takie szprychowe, jak w rowerze będą. Dobra, niech będzie. Okropny ten samochód jest, kurde, nie wiem. Jakby dystanse jakieś tu można było włożyć, czy coś. To by jeszcze to jakoś było. Nie wiem, czy to będzie driftować. Zaraz go obejrzymy, tylko ja tutaj tuning dokończę. No, niecałe 300 kW, ale wagi mamy mało. 800 kg. 853 kg. Dobry będzie. Ej, fajnie brzmi, podoba mi się. Ej, dobrze brzmi, naprawdę bardzo fajnie, podoba mi się. Posłuchajcie, dziada. Wow! Naprawdę zarypiaście brzmi. Tak wchodzi na te wyższe obroty, patrzcie jakie w ogóle zegary wielkie. Jaki obrotomierz w ogóle dziwny. Jak w Paganie albo w Astonie. Tutaj nawet obroty się kończą. Co jest? Ja nie mogę, dobra. Łe, to my budzik szybko tu zamkniemy. Dziwne zegary, strasznie ty. Ale świetnie brzmi. Naprawdę, genialnie. Piękny kolor. Dzięki, Polczek. Wybraliśmy takie super malowanie tutaj. Takie steampunkowe. Jaka maska. Ktoś w ogóle to trójwymiarowe nawet zrobił. Dobra. Trzeba go robić na ten drift. Dobra, musimy tutaj radykalny ten tuning na drift zrobić, bo w trójce niestety... Niestety ciężko z tym driftowaniem. Ja mam tutaj typowego zawieszenia driftowego. Zmulił trochę na tej czwórce. No bo mamy tu mało mocy, ale leci bokiem. W sumie chyba nawet wystarczająco ma tej mocy, zobaczymy. Nie no, nie jest źle. Ej. Powiem wam, że jak na Forza Horizon 3, to naprawdę bardzo fajnie trzyma ten kąt. Tylko strasznie dziwnie się nim driftuje, tak? No śmiesznie. Tak, takie uczucie jest dziwne, jakby... Jakby, nie wiem, środek ciężkości był gdzieś tak... Na środku tego auta. W sumie tak powinno chyba być, bo...
Wygląda na to, że silnik był dosyć blisko tej kabiny, nie? Cholera wie. Spróbujmy jeszcze raz. O, ta czwórka jest... No, na tej czwórce mu ciężko jest. Spróbuję jeszcze biegi tutaj ustawić. Lepiej. Skrócimy trochę. Niedużo i powinno być lepiej. Ale i tak dobrze sobie radzi. Nie jest źle. Pomyśl, jakby to wyglądało, gdyby rurę wydechowe zamienić z światłami z tyłu. W sumie. Takie, wiesz, wielkie, nie? Jak jakieś dopalacze czy coś, nie wiem. W sumie byłoby to nawet chyba całkiem śmieszne. Dobra, zawracamy i spróbujemy. To jest jedna z fajniejszych strefek driftowych dla samochodów z małą mocą. No, ciekawie, ciekawie. Podobało mi się. Bardzo, bardzo przyjemnie. To znaczy, trudno, dziwnie tak. Tak masz wrażenie, że samochód zaraz przesteruje i obróci go, ale jakoś tak się trzyma dalej. Jest dobrze. Pojedziemy sobie na inną strefkę driftową, ale w tą stronę jeszcze pojedziemy zobaczyć. No, pod górkę mu ciężko. Pod górkę mu ciężko, ma mało mocy, ale kurde, naprawdę bardzo dobry jest. Samochód jest okropny z wyglądu. Tak jak się patrzy od tyłu, to jest nawet okej. Od przodu to już całkowita lipa, ale z boku to jest katastrofa. Te koła takie... Wiecie, wklęśnięte. Te tarcze, nie wiem, czy widzieliście te tarcze hamulcowe, co tutaj się dzieje. Czekaj, czy to są w ogóle tarcze hamulcowe? Ej, one tu nie wystają tak. Tu są schowane. Ale jak tu niegowaliśmy furę, to one były takie wystające. Aha, wiecie, wiem jak to jest. Jak się założy te zwykłe felgi standardowe, to wtedy to się fajnie chowa, nie? Jest dobrze, jedziemy. To jest trójka, tak, to jest Forza Horizon 3. Dobra. I co? Teraz pojedziemy sobie... A dobra, to w drugą stronę. Pojedziemy na moją ulubioną strefkę. Zobaczymy, jak tam mi pójdzie. I jeszcze machniemy tą jedną strefkę i potem spróbujemy zrobić testy do driftu. Ja już chyba kiedyś tego próbowałem. Tam jest problem, że mamy tylko jeden bieg. Taki power slide bardziej, nie? Taki drift w stylu vintage. Tak mi się kojarzy z jakimiś power slide'ami w stylu Jamesa Bonda albo coś takiego. Ten samochód tak jakoś się zachowuje podczas tych driftów. Co to za samochód? To jest Fiat 8V Supersonic, tak się nazywa. Śmieszny. Ale działa. Do driftu jest nawet całkiem spoko. Tu będzie trochę ciężko na czwórce polecieć. Oj, mogłem zostawić tą piątkę. Czy mam jeszcze dwójkę? No pewnie, że mam, na Xboxie zainstalowaną. Oczywiście. Też sobie do niej wrócimy.
Oj, tutaj ciężko. Ta strefa driftowa jest zdecydowanie przeznaczona dla samochodów, które mogą, wiecie, większe prędkości na tych driftach uzyskiwać, czyli z większą mocą raczej. Spróbujmy. Teraz założyłeś tarczę, a może i tak, Łukasz? Faktycznie, wtedy były bębny, no. Takie wentylowane to było, czy coś? Jakieś takie chłodzenie to miało śmieszne. Na piątce? Oj, tu ciężko. Oj, ciężko, ciężko. No ale nie polecam chyba do driftu ładować tutaj silnika 1.4, bo on tam od niskich obrotów sobie raczej nie poradzi. A tu musimy od razu, nie wiem, w sumie można by przetestować, ale jakoś ten dźwięk 1.4 mi nie pasuje w tej grze. I zdecydowanie bardziej pasuje mi V-ka jakaś do driftu. Wow! Oh shit! Przesterował mi. O kurde. On nie porywa ten samochód. Ale Tesla może być ciekawsza. Zobaczymy sobie. Fiat 8V Supersonic. Nie ma tego samochodu w Fordzie Horizon 4, ale w trójce można go stunigować na drift, jakoś go nawet zrobić, chociaż tutaj nie mamy tego zawieszenia typowo driftowego. Mimo to jakoś się go zrobiło, coś tam polatał, nie? I fajnie brzmi, to jest jego plus, chyba jedyny tylko.